To badanie odbywające się co 3 lata, chyba badanie edukacyjne, które zwraca największą uwagę obserwatorów, tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zainteresowani są tym, co się dzieje w szkołach, nie tylko polskich, ale w ogóle w edukacji. Nie jest to jedyne badanie, bo badane są także dzieci młodsze z umiejętności matematycznych, z czytania, rozumienia tekstu, ale także i osoby dorosłe. Natomiast tamte pozostałe badania nie wzbudzają aż tak dużego zainteresowania jak badania PISA. Być może dlatego, że jest to chyba ostatni moment, kiedy w większości krajów badanych jeszcze 15-latkowie mają obowiązek nauki. Można więc badać ich na podobnym poziomie edukacyjnym. I chociaż system edukacji, struktura szkolnictwa w różnych państwach oczywiście nie jest taka sama, to poprzez wystandaryzowane pytania i kwestionariusze, które próbują odbiegać od takich kontekstów kulturowych, geograficznych, programów nauczania, mają pozwolić zbadać wiedzę, umiejętności, rozumowanie przede wszystkim młodych ludzi. Nie wszyscy badacze twierdzą jednoznacznie, że wyniki badania PISA w jakiś sposób jednoznacznie odzwierciedlają poziom nauczania w poszczególnych państwach, ale większość z nich zgadza się z tym, że istnieje pewien kontekst i jakiś związek między tym, w jaki sposób się naucza i tym, z jakimi umiejętnościami wychodzą młodzi ludzie. Tu oczywiście nie jest badana tylko i wyłącznie wiedza twarda, nie ma typowych pytań z odpowiedziami ABCD, gdzie sprawdza się chociażby znajomość dat czy pojęć, ale umiejętność rozumowania. Takim ważnym elementem nowym, który pojawił się już 3 lata temu, były kwestionariusze elektroniczne, nie analogowe. To według części przynajmniej także polskich badaczy mogło mieć wpływ na wyniki w roku 2015, gdyż było pewnego rodzaju nowum i chyba nie wszyscy uczniowie najlepiej sobie z tym poradzili. To między innymi także skłoniło kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej do tego, aby przeznaczyć pewne środki na te kompetencje cyfrowe. Zarówno jeśli chodzi o wyposażenie szkół w sprzęt w ramach chociażby programu Aktywnej Tablicy, ale także znalazło swoje odzwierciedlenie w programach nauczania, w których dużo większą rolę i nacisk kładzie się na umiejętność rozumowania, także na naukę programowania już od początku szkoły podstawowej, czy zwiększenie liczby godzin informatyki. Ważnym elementem było także zapewnienie techniczne dostępności szkół do internetu, bo przecież ten cały sprzęt kupowany przez szkoły niewiele by mógł pomóc, gdyby nie możliwość dostępu do tej światowej sieci. Stąd program OSE, w ramach którego wszystkie szkoły w Polsce będą miały zapewniony dostęp do szerokopasmowego internetu. Zwracamy oczywiście także uwagę na kompetencje nauczycieli, także tak, aby byli w stanie, korzystając z nowoczesnych technologii, nowoczesnych urządzeń, w sposób atrakcyjny przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności młodych ludzi, bo przecież sam zakup sprzętu nie jest celem samym w sobie, tylko ma uatrakcyjnić, ułatwić wykształcenie pewnych umiejętności wśród młodych ludzi. Mamy nadzieję, że te działania, o których wspomniałem, w jakiś sposób także przyczyniły się do tego, jakie były ostatecznie wyniki badania PISA w 2018 roku. W 2018 roku, bo przez ten rok opracowywane były te kwestionariusze, nie jest to więc wynik na dzisiaj, tylko na okres sprzed kilkunastu miesięcy, ale jest to najbardziej aktualne badanie, które może mówić o tym, jakie umiejętności posiadają nie tylko polscy uczniowie, ale także uczniowie w prawie 80 krajach i regionach świata. Panie ministrze, wybiła godzina 9, zatem możemy kontynuować i ja zapraszam serdecznie do przedstawienia tych głównych wyników, tych najważniejszych kwestii, które pokazuje badanie PISA. Zapraszam, panie ministrze.
Tak jak mówiłem, te badania PISA z roku 2018 mogą rozbudzać w nas spory optymizm. Pokazują wyraźny wzrost poziomu umiejętności naszych młodych uczniów, naszych 15-latków. I to widoczne jest we wszystkich trzech badanych dziedzinach. Zarówno jeśli chodzi o rozumienie czytanego tekstu, rozumowanie matematycznego, czy rozumowania w naukach przyrodniczych. W każdej z tych dziedzin widać wyraźny postęp. Punktowo największa różnica jest w przypadku rozumowania matematycznego, bo aż 12 punktów różnicy. To wyraźnie cieszy, bo jak być może Państwo pamiętają, kilka lat wcześniej było pewne załamanie. Być może wynikało ono z tego, że po raz pierwszy używano testów elektronicznych, komputerowych. Tym razem widać, że chyba nie sprawiło to żadnego poważniejszego problemu, chociażby w rozumieniu tekstu, gdzie trzeba było czytać kilka tekstów jednocześnie, czy obok, albo po kolei, co dzisiaj w umiejętnościach jest czymś, wydaje się, naturalnym, a być może jeszcze kilka lat wcześniej budziło to pewne wątpliwości i pewne trudności. Dla nas to wyraźna wskazówka, że dzieje się dobrze w polskiej edukacji i to także na tle innych państw, innych systemów, które dotąd były uważane za te wiodące, najlepsze nie tylko w Europie, ale i na świecie. Pewnie Państwo, ci, którzy zajmują się edukacją, najczęściej powołują się na przykłady Finlandii i Estonii jako tych państw, które mają pewne systemy, które mają powodować, że uczniowie kończący tamte szkoły mają lepszy start niż uczniowie kończący inne systemy edukacji. Proszę zauważyć, że po ostatnich badaniach z roku 2018 Polska wyraźnie zbliża się do poziomu tych państw stawianych za wzorzec, gdy mówi się o systemach edukacji. I też proszę zauważyć, że wyniki polskich uczniów są zdecydowanie lepsze niż średnia państw OECD. Nie tylko i wyłącznie średnia państw OECD, ale także w porównaniu z innymi państwami z naszej części Europy. Proszę o kolejny slajd. Zauważcie Państwo, często przy systemach edukacji mówi się o Finlandii czy Estonii, a zapomina o innych państwach naszej części Europy. My tu pokazaliśmy tylko niektóre z nich. Gdybyśmy jeszcze wzięli pod uwagę kilka innych państw tej części Europy, takich jak Rumunia czy Bułgaria, to różnice między wynikiem Polski a tymi innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej byłyby jeszcze większe. Zauważcie Państwo, że Czechy, które pod względem rozwoju gospodarczego, ekonomicznego są w niektórych dziedzinach stawiane wyżej niż Polska, jeśli chodzi o osiągnięcia edukacyjne, wcale nie są stawiane za wzór. Te średnie wyniki 15-latków z Czech są zdecydowanie mniejsze niż polskich 15-latków. Podobnie zresztą jest z Niemcami. I tu jest pewna różnica. Jeżeli jeszcze 3 lata temu ta różnica między wynikami polskich uczniów a niemieckich była naprawdę bardzo niewielka i też na korzyść Niemców, to tym razem jest wyraźna różnica. Oczywiście zostaje pytanie otwarte, z czego to może wynikać, bo badania OECD to nie tylko i wyłącznie badania z tych trzech dziedzin rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego i przyrodniczego, ale i także wiele innych badań, pytań w kwestionariuszach, na podstawie których możemy ocenić także sytuację społeczną, ekonomiczną tych młodych ludzi i można potem próbować szukać związki między wynikami w poszczególnych dziedzinach a ich sytuacją. Gdy przyjrzeć się czołówce najlepszych wyników edukacyjnych w badaniu PISA tych państw, które podlegały badaniu, widać, że Polska jest w czołówce najlepszych wyników na świecie. Jeszcze lepiej jest, jeśli chodzi o samą Europę. Wtedy wyniki polskich 15-latków znajdują się w pierwszej trójce najlepszych wyników w Europie, co wyraźnie pokazuje, że polski system edukacyjny, jeżeli brać tu taki bezpośredni związek między badaniami PISA a tym, co się mówi o systemie edukacji, jest tym systemem, który potrafi u młodych Polaków wykształcić umiejętność
logicznego rozumowania w różnych dziedzinach. Zresztą pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej czy pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych, gdy jeżdżą na różne, czy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdy jeżdżą na różne międzynarodowe konferencje, to bardzo często spotykają się z pochlebnymi zdaniami na temat polskiego systemu edukacji. I gdyby wziąć pod uwagę wyniki PISA, że mają one jednak pewien związek między systemem edukacji a wynikami kształcenia, to możemy powiedzieć spokojnie, że w Europie i na świecie możemy się chwalić polskim systemem edukacji. Mam nadzieję, że będzie tak również w kolejnych latach. Te wyniki z roku 2018 są budujące, pokazują, że polska młodzież na tle młodzieży europejskiej czy światowej nie ma się czego wstydzić. Polski system edukacji dobrze przygotowuje, wbrew obiegowym opiniom, że u nas jest tylko i wyłącznie jakiś stały, stary system nauczania, który nie rozwija uczniów. Te wyniki przynajmniej częściowo wskazują na to, o czym pan doktor mówił w końcówce swego wystąpienia, że metody nauczania wyraźnie się zmieniły. Nauczyciele dostosowują się także do zmian cywilizacyjnych, które wokół mają miejsce. I oby tak było dalej, oby ten trend utrzymał się, żebyśmy w kolejnych latach, przy kolejnych badaniach mogli również się cieszyć dobrymi wynikami, bardzo dobrymi wynikami polskich 15-latków. Mam nadzieję, że to będzie potwierdzenie również w innych badaniach dotyczących tych dzieci młodszych po 4 latach nauki, jak i badań dorosłych. Bo chcielibyśmy oczywiście, aby te umiejętności logicznego rozumowania utrzymywały się przez całe życie. Pan doktor tak naprawdę nie odnosił się do systemu edukacji, tylko o tym, co się raczej dzieje na lekcjach, jakimi metodami i jak pracują nauczyciele. I to moim zdaniem jest odzwierciedlenie tego, co się dzieje w polskiej szkole. My zmienialiśmy system dlatego, że w opinii i rodziców, i nauczycieli brakuje po prostu czasów, zwłaszcza w szkole średniej, na pogłębioną naukę i możliwość rozwijania tych umiejętności, które są badane między innymi w testach PISA, czyli umiejętność takiego logicznego, kreatywnego podejścia do rzeczywistości i przedmiotu. I zamiast 3-letniego liceum, 4-letnie liceum, naszym zdaniem powinno pomóc w rozwijaniu tego typu umiejętności. To był główny powód zmiany. O tym pani minister Zalewska wielokrotnie mówiła. Natomiast jednocześnie przy zmianach programowych bardzo duży nacisk kładziemy na te umiejętności, które są badane w badaniu PISA, czyli umiejętność takiego logicznego, kreatywnego myślenia. Pan doktor chociażby mówił o typach pytań w kwestionariuszach w każdej z tych 3 dziedzin badanych i zwrócił tam uwagę na to, że ogromna część z nich to są pytania otwarte. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale chociażby w egzaminie 8-klasisty pytań otwartych jest zdecydowanie więcej niż w egzaminie po gimnazjum. Widać więc, że my już badamy tego typu umiejętności w polskim systemie egzaminacyjnym i można powiedzieć, podążamy za tymi najnowszymi trendami światowymi i to jest moim zdaniem dobry trend.